Drugi dom, 30 września 1899 roku. Luiza obsesyjnie jest kuszona nienawiścią do pana. Jest to boleść piekła. Cierpliwość i upokorzenie w znoszeniu pokus to pożywny chleb, który lubi Jezus. Wcześniej spędziłam ponad godzinę w piekle. Przelotnie spojrzałam na obraz Dzieciątka Jezus i moja myśl, jak błyskawica, powiedziała do Dzieciątka: jaki jesteś brzydki. Starałam się nie zwracać uwagi na tę myśl, ani się nie denerwować, aby uniknąć jakiejś gry diabła. Jednak mimo to ta diaboliczna błyskawica przeniknęła moje serce i poczułam, że moje biedne serce nienawidzi Jezusa. Ach tak, czułam, że dotrzymuję towarzystwa potępionym w piekle. Czułam, że miłość zamieniła się w nienawiść. O Boże, jaka to boleść nie móc Cię kochać. Powiedziałam: Panie, to prawda, że nie jestem godna Cię kochać, ale przynajmniej przyjmij boleść tego, że chciałabym Cię kochać, a nie mogę. I tak spędziłam ponad godzinę w piekle i wygląda na to, że wyszłam z niego. Dzięki Bogu. Ale któż mógłby wyrazić, jak bardzo moje biedne serce było udręczone i słabe z powodu wojny toczonej między nienawiścią a miłością. Poczułam takie wycieńczenie, że wydawało mi się, że jestem już bez życia. Tak więc nagle znalazłam się w swoim zwyczajowym stanie. Ale och, ile straciłam na wadze. Moje serce i wszystkie wewnętrzne władze, które z niewypowiedzianym niepokojem pragną i poszukują swojej najwyższej i jedynej dobroci i przystają jedynie wtedy, gdy go odnajdują i z największą radością cieszą się nim, tym razem nie odważyły się ruszyć. Były tak unicestwione, zmieszane i pogrążone we własnej nicości, że nie dawały się słyszeć. O Boże, jaki okrutny cios musiało znieść moje biedne serce. Mimo to mój zawsze łaskawy Jezus przyszedł, a Jego pocieszający widok sprawił, że natychmiast zapomniałam, że byłam w piekle, tak iż nawet nie poprosiłam Jezusa o przebaczenie. Wewnętrzne władze duchowe, upokorzone i zmęczone, zdawały się w nim wypoczywać. Wszystko było ciszą. Po obu stronach było tylko kilka miłosnych spojrzeń, którymi raniliśmy siebie nawzajem serca. Spędziłam trochę czasu w tej głębokiej ciszy, a potem Jezus powiedział do mnie: córko moja, jestem głodny. Daj mi coś do zjedzenia. A ja: nie mam nic, co mogłabym ci dać. Ale w tej samej chwili zobaczyłam chleb i podałam mu go. On zaś zdawał się go jeść ze smakiem. Otóż w swoim wnętrzu mówiłam sobie: od kilku dni nic do mnie nie mówi. Jezus odpowiedział mi na moją myśl. Czasami oblubieniec lubi rozprawiać ze swoją oblubieńcą i powierza jej najskrytsze tajemnice. Innym zaś razem lubi z większą chęcią odpoczywać, aby mogli nawzajem podziwiać swoje piękno. Rozmowa natomiast nie pozwala wypocząć, a sama myśl o tym, co należy mówić i o czym należy rozprawiać, nie pozwala dostrzec piękna oblubieńca i oblubienicy. Jednak jest to przydatne, ponieważ po spoczynku i lepszym zrozumieniu swojego piękna zaczynają się bardziej miłować i z większą mocą wychodzą, aby pracować, rozprawiać i bronić swoich interesów. Tak samo ja postępuję z Tobą. Czy nie jesteś z tego zadowolona?
Potem przyszła mi do głowy myśl o godzinie, którą spędziłam w piekle i natychmiast powiedziałam: Panie, przebacz mi. Iluż zniewag dopuściłam się względem Ciebie. A on: nie chciej się dręczyć ani niepokoić. To ja prowadzę duszę w głębię otchłani, aby potem móc ją szybciej zaprowadzić do nieba. Potem dał mi do zrozumienia, że chleb, który znalazłam, to nic innego jak cierpliwość, z jaką znosiłam tę godzinę krwawej walki. Tak więc cierpliwość, upokorzenie i ofiarowanie Bogu tego, co cierpimy w chwilach pokusy, jest pożywnym chlebem, który dajemy naszemu Panu i który On przyjmuje z wielką przyjemnością.